Hej, hej, witajcie na kanale Coral Intense, a dzisiaj z okazji moich 24 urodzin zapraszam Was na specjalny filmik, w którym opowiem Wam o 24 książkach z różnych etapów mojego życia. Okej, na samym początku takie słowo wstępu, bo ja co roku kręcę jakiś filmik z okazji swoich urodzin, jako coś takiego specjalnego na ten kanał. Jest to taka forma, w której mogę Wam trochę też podziękować, kręcąc coś takiego bardziej wyjątkowego niż zwykle. Więc w tym roku nagrywam 24 książki, które były ze mną na różnych etapach mojego życia. I dlaczego taki filmik? Bo prosiłam Was na Instagramie, żebyście mi pomogli, co w tym roku mogłabym nagrać. I propozycje były różne, natomiast jakoś tak sama nie wiedziałam, co nagrać. No i jakoś tak to przyszło. Powiem tak, że połączyłam po prostu w różne Wasze pomysły i w ten sposób wyszedł ten filmik. Aczkolwiek jedno zastrzeżenie. 2 lata temu kręciłam bardzo podobny filmik. Było to 12 książek, które mnie ukształtowały. Ale ten filmik nie będzie dokładnie taki sam jak tamten, ponieważ jednak książki, które mnie ukształtowały, są troszkę inne od tych, które pamiętam z różnych etapów mojego życia. Oczywiście niektóre się powielą, dlatego jeśli oglądaliście tamten filmik, ten, który Wam się tu wysuwa na karcie, to oglądając ten na pewno zauważycie, że część książek się pokrywa. Natomiast jeśli jesteście nowi na tym kanale, to mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was chociaż trochę interesujący i że z przyjemnością go obejrzycie. I ostatnie zastrzeżenie. Tytuł tego filmiku to 24 książki z różnych etapów mojego życia, ale nie wiem, jak miałabym wybrać 24 książki tych wszystkich, które w życiu czytałam, więc oczywiście, jak to w moim przypadku, ten filmik będzie trochę oszukany, ponieważ oczywistym jest, że gdy będę mówić o na przykład o jakimś pierwszym tomie, to że na przykład czytałam całą serię, no i że ogólnie chodzi mi tutaj o całą serię, a nie tylko o pierwszy tom. I też w wielu przypadkach jest tak, że nie wybierałam książki jednej, tylko po prostu podam Wam bardziej na zasadzie, że książki danej autorki lub autora, ze względu na to, że na przykład czytałam kilka książek tej autorki lub autora i po prostu nie jestem w stanie wybrać jednej, a nawet jeśli jestem w stanie, to te inne też są dla mnie tak ważne, że po prostu wolę, żeby ta kategoria była taka szersza i żeby tych książek właśnie dzięki temu było więcej w tym filmiku niż tylko 24, aczkolwiek 24 to i tak jest bardzo, ale to bardzo dużo, dlatego już bez dalszych wstępów przechodzę do omawiania ich, ale mam nadzieję mimo wszystko, że nie będziecie na mnie źli za to, że tak naprawdę będzie ich tu o wiele więcej. I jeszcze jedna ostatnia uwaga, nie będę w tym filmiku tych książek omawiać, bardziej będę po prostu mówić, jakie mam wspomnienia z mojego życia z tymi książkami, bo po prostu nawet już większości tych książek nie pamiętam ich dokładnie, natomiast pamiętam ogólnie, o czym one były i jakie miałam z nich wrażenia. Dobrze. Zaczniemy sobie oczywiście od książek z literatury dziecięcej, które jako pierwsze przyszły mi do głowy, jak stworzyłam tą listę. I to są książki, których ja nie czytałam sama, to są książki, które czytała mi mama, dlatego też to jest coś takiego, co jako pierwsze przyszło mi do głowy. No i też jak rozmawiałam z moją mamą, żeby mi trochę pomogła przy tej liście, to powiedziała, że tak, to jest zdecydowanie coś, co muszę uwzględnić i chodzi mi tutaj ogólnie o książki Astrid Lindgren, bo tak, to jest taka autorka, której nawet nie zdawałam sobie sprawy, ile ja mam książek. Bo ja oczywiście Astrid Lindgren głównie kojarzyłam z Dzieci z Bullerbyn i z Roni, córki zbójnika. Natomiast nie zdawałam sobie wcześniej nawet sprawy, jeszcze te parę lat temu, że to jest też autorka Pipi Pończoszanki, a przecież ja tą serię jako dziecko uwielbiałam i to są moje bardzo sponiewierane egzemplarze z dzieciństwa. Ale kochałam tę serię, pamiętam, jak ją mi właśnie mama czytała. No i też musiałam się domagać chyba innych książek, bo mam jeszcze Nila Paluszka i Braciszka i Karlsona z dachu. Także ogólnie, jak widzicie, trochę tych książek miałam. Nie wiem, czy miałam jeszcze jakieś. Jeśli miałam, to więcej nie znalazłam. Natomiast pamiętam, że moją ulubioną książką była oczywiście Ronia, córka zbójnika, bo to po prostu była taka bardzo ładna opowieść o przyjaźni. Ale też pamiętam, że zawsze bardzo bałam się pupiszonków, czyli takich stworków, które występowały w
tej książce. I tak ogólnie to mam wrażenie, że książki Astrid Lindgren dalej są popularne wśród dzieci. Dalej mam wrażenie, że są osoby, które o tych książkach mówią i które je uwielbiają. Ja się do tych osób zaliczałam zdecydowanie jako dziecko i mam nadzieję, że kiedyś te książki będę mogła sobie odświeżyć na przykład ze swoją córką. Drugie na mojej liście jest po prostu Jedno wielkie uniwersum, które nie wszyscy kojarzą z książkami i ja jak słyszę nazwę tego uniwersum, to też pierwsze o czym myślę to przede wszystkim komiks, a po drugie serial. Ale nie można zapominać, że uniwersum Witch miało też bardzo wiele książek i ja bardzo wiele z tych książek czytałam. Różne to były serie, oczywiście komiks też czytałam, dlatego też postanowiłam go tu dać. Miałam całe multum gazetek Witch i to też było takie coś, jeden z pierwszych tytułów, jakie sama czytałam. Miałam oczywiście parę książek, natomiast większości z nich nie znalazłam, ale miałam też taką polską wersję Witcha, można by powiedzieć, czyli prawie czarodziejki, bo to było o 5 dziewczynach, które dokładnie też czytają Witch i to akurat jest polska książka Ewy Nowak. I pamiętam, że też bardzo ją lubiłam. Oczywiście, no, te, tak jak mówię, te wszystkie serie, które były bardziej oficjalne z uniwersum Witch, też czytałam, aczkolwiek tak nie mogłam ich znaleźć. Mam je gdzieś popakowane, ale w ogóle zapomniałam powiedzieć, większość książek tutaj będę Wam pokazywać wklejone, ponieważ większość moich książek nadal niestety jest w pudłach. Może to się już naprawdę niedługo zmieni, ale póki co dalej one są w pudłach, więc niestety większość książek będę Wam tu musiała wklejać. Trzecia na mojej liście jest oczywiście... Tak, od Ani z Zielonego Wzgórza w sumie wszystko się zaczęło, że zaczęłam czytać i w ogóle, natomiast no tutaj nie chodzi mi tylko o Anię z Zielonego Wzgórza, którą oczywiście kocham, ale też ogólnie o wszystkie książki Lucy Montgomery, bo ja czytałam wszystkie jej książki, jakie były. Nie przeczytałam tylko, do dziś pamiętam, że nie przeczytałam tylko Czarów Marigold, która mnie nudziła po prostu i dlatego jej nie skończyłam, aczkolwiek ją zaczęłam, ale wszystkie inne książki Lucy Montgomery przeczytałam. Przeczytałam całą Anię, przeczytałam całą Emilkę, przeczytałam całą Pat, przeczytałam oczywiście moją najukochańszą książkę ever, czyli Błękitny Zamek. Przeczytałam Kilmeny ze Starego Sandu, Jane ze Wzgórza Latarni, Historynkę. Po prostu przeczytałam wszystkie dostępne książki Lucy Montgomery, jakie tylko mogłam znaleźć. Właściwie to wszystkie w ogóle, bo zbiory opowiadań nie wszyscy uznają, ale tak, to była seria, która bardzo długo mi towarzyszyła, bo pamiętam, że zaczęłam ją czytać w podstawówce, skończyłam gdzieś w gimnazjum i pamiętam bardzo wiele wyjazdów, na których czytałam Anię. Pamiętam, jak Wymarzony dom Ani czytałam w Turcji. Pamiętam, jak Anię Zajwoni czytałam na Kolonii nad Morzem. Także z tą autorką mam tyle wspomnień, że pewnie dlatego też jest ona jedną z moich najbardziej ukochanych. Czwarty na liście jest Nieśmiertelny Zmierzch i ogólnie cała saga Zmierzch, który w tym roku powrócił normalnie jak Feniks z popiołów. Oczywiście to też była jedna z tych pierwszych serii, które w ogóle w życiu czytałam i do których mam jeden z największych sentymentów ever. Seria, na której punkcie szaleli wszyscy, chyba za wiele nie muszę dodawać. Teraz już przechodzimy do takich stricte serii, które czytałam w gimnazjum i ich było bardzo dużo, a one wszystkie dla mnie tak wiele znaczą, że no po prostu może niektóre z tych książek były głupie i teraz bym już ich nie czytała na przykład, albo ktoś mógłby się śmiać z tego, co czytałam. Natomiast ja żadnej z tych lektur nie żałuję, wszystkie kochałam i moje wspomnienia z tymi książkami są takie, że cieszę się, że mogłam je w swoim życiu przeczytać. Zacznijmy sobie oczywiście od Pretty Little Liars, które odkryłam totalnie przez przypadek, bo szukałam po prostu informacji na temat jednej aktorki. Okazało się, że ona występowała gościnnie w serialu Pretty Little Liars, no i tak odkryłam, że jest taki serial. Ale jak odkryłam, że są książki, to w ogóle byłam przeszczęśliwa. Wtedy to jeszcze były czasy, że nawet książek nie było w Polsce i myślałam sobie, że Jezu, jak ja bym to chciała przeczytać. Parę miesięcy później się okazało, że te książki weszły do Polski. No i oczywiście przez większą część gimnazjum zaczytywałam się w tych książkach. Potem całe liceum, jak wychodził tom, to biegłam do księgarni po nowy i czytałam go. To były chyba jedyne książki, które potrafiłam przeczytać w jeden dzień, bo po prostu nie mogłam się od nich oderwać. Ostatni tom tej serii przeczytałam w wakacje między pierwszym a drugim rokiem studiów, więc to jest zdecydowanie taka seria, która bardzo, ale to bardzo długo mi towarzyszyła. Dalej bardzo podobna historia, bo też szukałam jakiejś informacji o jedynej aktorce i odkryłam film.
I okazało się, że ten film też jest na podstawie książek. I tutaj chodzi mi o serię Jutro Johna Marsdena. To w ogóle była dla mnie taka seria, która sprawiła, że wiele rzeczy fajnych przeżyłam, bo na przykład potem John Marsden był w Polsce i byłam na spotkaniu z nim. I też śledziłam całą serię cały czas na bieżąco, aczkolwiek muszę się szczerze przyznać, że 7 tomu nie doczytałam, ponieważ dla mnie był on tak nudny i po prostu w ogóle mnie nie zainteresował. Ale pierwsze części uwielbiałam, dopiero od 5 zaczęło się coś bardzo psuć, ale też to zdecydowanie była taka seria, która bardzo długo mi towarzyszyła w życiu. Dalej muszę powiedzieć o serii Klątwa Tygrysa, bo to jest seria, dzięki której zaczęłam nagrywać na YouTubie, o czym niewiele osób wie. Aczkolwiek ja o tym co jakiś czas wspominam, ale kiedyś był konkurs organizowany przez Moondrive i ja wzięłam w nim udział. I recenzja Klątwy Tygrysa była pierwszym filmikiem, jaki kiedykolwiek wstawiłam na YouTuba. Już tego filmiku nie znajdziecie na YouTubie ze względu na fakt, że go usunęłam, ponieważ był on bardzo mocno hejtowany. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wtedy się odważyłam, wtedy się przełamałam i po prostu zrobiłam to. I dzięki temu mogłam potem przeczytać jako jedna z pierwszych osób w Polsce 3 tom, co wtedy dało mi po raz pierwszy taką wiarę, że może da się coś osiągnąć w internecie na czytaniu książek. Więc tak, to był rok 2012, a ja już wtedy o tym myślałam, a ile lat straciłam na różne inne rzeczy, to przez różnych ludzi, to ja już nawet wolę do tego nie wracać. A jak już mówimy o Colleen Hoover, to powiedzmy też o Colleen Hoover, bo Colleen Hoover też została jedną z moich ulubionych autorek. Tu się zaczęło oczywiście od Hopeless, ale też później czytałam Ugly Love i Ugly Love mnie porwało bez reszty. To była naprawdę książka, którą bardzo długo przeżywałam. Też tutaj oczywiście warto wspomnieć, że Colleen Hoover była w Polsce i też mam z nią zdjęcie. To jest autorka, do której co jakiś czas wracam, więc nie mogło jej zabraknąć w tym filmiku. Dalej chcę wspomnieć o Darach Anioła Cassandry Clare, ponieważ to też jest ważna seria w moim życiu, ze względu na fakt, że pierwszy tom czytałam w bardzo fajnych okolicznościach, ponieważ czytałam go w pierwszej klasie gimnazjum na wycieczce w Paryżu z mamą, więc to i w ogóle kupiłam go na lotnisku w Warszawie w jakiejś bardzo drogiej cenie, ale po prostu chciałam mieć co czytać. No i pamiętam właśnie, że czytałam sobie Miasto Kości w samolocie do Paryża, a potem też w Paryżu. I potem nie pamiętam, gdzie czytałam drugi tom, natomiast pamiętam, że trzeci tom czytałam jakiś czas później w trakcie ferii, na których byłam z tatą na Słowacji, więc jak widzicie, tutaj mam takie głównie podróżnicze wspomnienia. Dalszych tomów już niestety nie doczytałam, bo nawet nie wiem czemu, ale chyba ze względu na to, że w moim odczuciu ta seria powinna pozostać trylogią, a w tej chwili to już ma rozmiar takiego uniwersum, że chyba nigdy bym już go nie doczytała do końca. Ale ta seria też mi dała niesamowity ogrom wspomnień. Przede wszystkim też to, że przez parę lat odbywały się zloty nocnych łowców. I ja byłam co prawda tylko na pierwszym zlocie, ale byłam i do tej pory uważam, że to był jeden z lepszych dni w moim życiu, pierwszy zlot nocnych łowców. A jeszcze doliczając czas, który poświęciłam na obejrzenie filmu, obejrzenie całego serialu, no to chyba rozumiecie, że ta seria też w małym stopniu wpłynęła na moje życie. Dalej chcę tylko tak bardzo szybko wspominać o paru różnych seriach. I tak, przede wszystkim Monster High. To była taka seria, którą też czytałam głównie w gimnazjum, z której wiem, że wiele osób mogłoby się teraz śmiać, ale to przede wszystkim były książki o tym, że bycie innym nie znaczy, że jest się gorszym, albo że takie osoby nie mają jakiejś racji bytu w społeczeństwie. To była po prostu seria o akceptacji i przede wszystkim o tym, a nie o głupich potworkach, jak to niektórzy określali. Ale pamiętam, że to była jedna z takich pierwszych serii, która pokazała mi, że można być innym, można się różnić i można normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Była już mowa o Zmierzchu, więc teraz czas na serię Dom Nocy, czyli serię, która zaczynała się tomem Naznaczona i w sumie tyle pamiętam z tych tytułów, bo było ich dość sporo. To była seria, która miała chyba z, nie wiem, ponad 10 tomów na pewno, bo ja czytałam tylko 10 tomów, ponieważ to było tak, że pierwszy tom miałam swój własny, drugi podżyczyłam od jednej koleżanki, trzeci od jeszcze innej, czwarty od jeszcze innej,
A od piątego pożyczyła mi jedna koleżanka z liceum i tak doczytałam do 10 tomu, także Magda, jeśli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. I to była seria, którą bardzo długo czytałam. Myślałam, że może uda mi się ją doczytać do samego końca, natomiast to była seria, która miała świetny pierwszy tom. Drugi znośny. Trzeci jako taki, ale od czwartego to już się tego... Ja nie wiem, dlaczego ja to czytałam na siłę, po prostu ja chyba miałam wtedy coś takie przeświadczenie, że jak już zaczęłam, to muszę skończyć tą serię. I dlatego pożyczałam cały czas to kolejne tomy. Ale tak, to była seria, która w pewnym momencie zrobiła się straszna, a ja i tak ją czytałam, dlatego dobrze ją zapamiętałam. I pamiętam, jak wtedy, gdy ją czytałam, były plotki, że może powstanie film. Ja czekam na ten film do dziś, więc... W ogóle wtedy też dużo się okazywało, że było dużo plotek o różnych seriach, że będą zekranizowane. Te filmy i seriale nigdy nie powstały, więc to pokazuje, że czasami nawet jeśli coś jest modne, no to niekoniecznie względem tych serii wychodziły. Warto też wspomnieć o autorce Wampirów z Morganville, czyli Rachel Kane, bo ona bardzo niedawno zmarła i zrobiło mi się tak strasznie przykro, a to też była taka autorka, którą jak zaczęłam czytać w gimnazjum te Wampiry z Morganville, to dla mnie było takie wow, to jest coś zupełnie innego, to jest takie mroczne, to jest takie fajne. Względem ostatniego tomu mam wspomnienia takie, że właśnie też czytałam go we Włoszech, więc zawsze wydawało mi się to tak niesamowicie mroczne. W gimnazjum przeczytałam też najlepszą książkę o aniołach do tej pory, jaką czytałam i jaką wspominam, czyli Nieziemską, i potem też drugi tom, czyli Anielską. I niestety trzeci tom nie został wydany w Polsce, do dziś tego żałuję, natomiast jak wiecie, może kupiłam go sobie parę miesięcy temu po angielsku, więc może kiedyś go doczytam, strasznie bym chciała, bo to była najlepsza seria o aniołach, jaką w życiu czytałam. Skoro już powiedziałam o wampirach, spowiedziałam o aniołach, to teraz może jeszcze jedna seria o trollach, czyli Amanda Hawking i Zamieniona. Tą serię wspominam jako taką najlepszą serię o trollach, którą czytałam. Takich gimnazjalnych wspomnień to jeszcze chciałabym wspomnieć bardzo o Krystynie Siecickiej i Jeziorze Osobliwości, bo była to pierwsza książka polskiej autorki, która przypominała mi taką typową, obyczajową młodzieżówkę. Tą książkę dostałam od mamy, więc dlatego była ona dla mnie ważna, ale też pamiętam, że potem w bibliotece szkolnej znajdowałam jej inne książki, takie jak Zapałka na zakręcie i chyba jej kontynuacja, która nazywała się Pejzaż sentymentalny, jeśli się nie mylę, ale jeśli się mylę, to tutaj macie okładki na pewno, więc sobie możecie zobaczyć. Ta autorka jest zdecydowanie zapomniana, a jej książki były wspaniałe jak dla mnie w tamtym okresie, więc zdecydowanie je polecam jak coś, żeby chociaż sprawdzić, bo to są naprawdę wspaniałe książki, a tak bardzo zapomniane, a ja mam z nimi takie wspaniałe wspomnienia. Nie mogłoby tu też zabraknąć Kwiatów na poddaszu, pierwszej książki, w której natknęłam się na bardzo mocną scenę erotyczną, która mnie zmroziła, aczkolwiek potem długo tą scenę sobie wspominałam i nigdy nie zapomniałam tego, jakie ona na mnie wrażenie wywarła w tamtym momencie. Kolejna autorka, której książki w pewnym stopniu zdałam sobie sprawę, że też są dla mnie ważne, to książki Katarzyny Berenki-Miszczuk, bo dostałam kiedyś na imieniny od koleżanek Wilka i pamiętam, że ta książka niesamowicie mi się podobała. Potem pamiętam, jak pracowałam, miałam pierwszą pracę i w księgarni koło tej mojej pierwszej pracy kupiłam sobie Wilczycę i czytałam ją właśnie wtedy w pracy. Także to też były takie moje wspomnienia. A teraz tak z ostatnich 5 lat studiów to przeczytałam Szeptuchę, przeczytałam Obsesję tej autorki, więc no, to też zdecydowanie jest autorka, która w moim życiu jakoś tam gdzieś tam cały czas jest w pamięci. Teraz zmiana trochę tematyki, bo jeszcze chciałam wspomnieć o książce Marzenie o innym świecie. To była książka, pierwsza książka z wątkiem koreańskim, jaką przeczytałam. I to była książka, która wywarła na mnie tak ogromne wrażenie, że chciałam ją potem wciskać każdemu i po prostu pamiętam, jak dałam ją mojej mamie do przeczytania i moja mama ją przeczytała i powiedziała, że ta książka jest trudna i jak to ona mi się mogła podobać, ta książka. A ja po prostu pamiętam, jak ją przeżywałam i jak chciałam z każdym gadać o tej książce, bo plot twist tej książki był taki, że po prostu ja nie mogłam uwierzyć, że coś takiego w ogóle mogło się stać. No i tak jak mówię, to była moja pierwsza książka z wątkiem koreańskim, to były moje początki interesowania się Koreą, dlatego ta książka stała się dla mnie tak niesamowicie ważna.
tutaj taka naprawdę bardzo oszukana kategoria, ale no nie mogłabym powiedzieć o jednej książce, a chodzi mi tutaj po prostu o książki z motywem Korei Północnej, ponieważ ja bardzo lubię czytać na temat Korei Północnej, dlatego przeczytałam już kilka tych książek i wszystkie zawsze mną tak wstrząsają, jak czytam relacje ludzi, którzy uciekli z Korei Północnej, i dla mnie to jest tak bardzo ciekawe, żeby właśnie poznawać te relacje i dowiadywać się coraz więcej i więcej o tym kraju. Książki z tym motywem pamiętam, że zaczęłam czytać na samym początku moich pierwszych studiów i kilka ich przeczytałam, natomiast w ostatnim czasie zauważyłam, że już nie czytam takich książek, ale jest nadal kilka, które bardzo chcę przeczytać, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się do nich wrócić. Teraz już przechodzimy do ostatnich 5 kategorii, bo to są już kategorie bardzo książek takich, które w ostatnim czasie zdałam sobie sprawę, że też stały się dla mnie niesamowicie ważne, mimo że wcześniej trochę nie dopuszczałam do siebie tej myśli, bo cały czas wydawało mi się, że te książki są jednak za nowe dla mnie, jako że niedawno je czytałam, no to nie mogę o nich za bardzo tak mówić. Bo może przeczytam jeszcze coś lepszego. No ale jako że póki co nie przeczytałam, to mogę o nich tutaj spokojnie mówić. Przede wszystkim seria Jenny Han, do wszystkich chłopców, których kocham. Jak obserwujecie mój kanał, no to wiecie, że pierwszą część czytałam 3 lata temu w Grecji i od tamtej pory absolutnie oszalałam na punkcie tej serii. Aczkolwiek do tej pory ciekawostka, nie przeczytałam trzeciego tomu, ale pierwsze dwa absolutnie uwielbiam. No i też to fakt, że ta seria została zekranizowana przez Netflixa, więc też te filmy cały czas gdzieś tam się przewijają, powstają figurki Funko Pop i tak dalej, ludzie tą serię uwielbiają i za nią szaleją. Na bohaterka ma pochodzenie koreańskie, więc no jest to seria, która w moim odczuciu wpisuje się w bardzo wiele moich zainteresowań. Teraz książka, którą najbardziej chyba tak niedawno przeczytałam, natomiast to jest książka, która absolutnie odcisnęła we mnie, od razu wiedziałam, że to jest jedna z książek mojego życia, więc po prostu od razu muszę o niej powiedzieć. 13 opowieść Diane Setterfield, natomiast tutaj daję 13 opowieść, bo tylko ją przeczytałam do tej pory, natomiast Była sobie rzeka też chcę bardzo przeczytać, o niej tu nie mówię ze względu na to, że jej nie czytałam, ale 13 opowieść to jest taka książka, którą już mogę tu zaliczyć z tego względu, że pierwsze, czytałam ją rok temu, gdy byłam chora, więc to już jest takie wspomnienie, że prędko go nie zapomnę, tym bardziej, że byłam chora i to bardzo, bardzo mocno, jak nigdy nie byłam w życiu. To było w momencie, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co nastąpi 2 miesiące później, czyli w lutym, ale to taki off-topic. Natomiast 13 opowieść to jest taka opowieść, która od razu na mnie wpłynęła i to bardzo mocno. Dalej na mojej liście nie mogłoby zabraknąć Królowej Dramatów, od której zaczęła się moja też taka zdecydowanie większa miłość do erotyków, czyli K.N. Haner i wszystkie jej książki. Ja jeszcze wszystkich jej książek nie przeczytałam, ale przeczytałam ich już na tyle dużo, by wiedzieć, że chcę przeczytać oczywiście wszystkie. Wszystkie te, których jeszcze nie doczytałam. Od tej autorki zaczęła się takie moje większe zainteresowanie erotykami. Nawet jeśli w jej książkach są takie, które mi się albo nie podobają, albo po prostu nie podoba mi się jakiś motyw, jakieś zakochowanie, cokolwiek, to są książki, które ja uwielbiam czytać po prostu dla przyjemności, żeby się rozerwać i po prostu nie myśleć o niczym, po prostu takie totalne odmóżdżacze, ale takie, które dają kopa i przy których można naprawdę fajnie spędzić czas. A z drugiej strony też kolejna polska autorka, której niedawno przeczytałam jedną książkę i w zeszłym roku czytałam jedną i są jeszcze 3, które chcę jej przeczytać, czyli książki Klaudii Bianek. I to są z kolei książki bardzo delikatne, ale bardzo romantyczne. I już wiem po tych 2 książkach, że to jest ten typ romansów i młodzieżówek, które ja najbardziej lubię. I na samym koniec autorka, której oczywiście nie mogło tu zabraknąć, no bo jak oglądacie mój kanał i wiecie, co ja lubię i co polecam, no to wiecie, że tej autorki tu nie mogło zabraknąć, mimo że przeczytałam dopiero jej 2 książki, ale te najgłośniejsze książki, czyli oczywiście Taylor Jenkins Reid. I tutaj mam głównie na myśli 7 mężów Evelyn Hugo i Daisy Jones and the Six, natomiast wszystkie pozostałe książki tej autorki chciałabym doczytać, ale tak, 7 mężów Evelyn Hugo tak mną wstrząsnęło, że nie mogło tej książki tu zabraknąć, bo jest po prostu wspaniała, cudowna
Dla mnie osobiście była ona wręcz taka przełomowa i absolutnie bezapelacyjnie od zeszłego roku trafiła na listę moich ulubieńców. Daisy Jones and the Six też jest na tej liście, doceniłam ją trochę bardziej po czasie, w momencie kiedy bardzo dużo słucha się muzyki i różnych zespołów. To jest książka, którą naprawdę można pokochać wręcz. Jestem pewna, że nigdy o tych dwóch książkach nie zapomnę. Okej, i to by były te 24 książki i ogólnie albo serie, albo autorzy, o których chciałam powiedzieć w tym filmie. Możecie mi w komentarzu napisać o jakiejś waszej ulubionej książce, z którą macie jakieś fajne wspomnienie. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo mam takie małe marzenie, żeby dobić kiedyś do 1000 subskrypcji. Będzie mi też miło, jeśli zaobserwujecie mnie na Instagramie i TikToku, bo tam też się pojawiam. To by było na tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!